Cześć, witam Was ponownie na moim kanale, z tej strony Jastrząb. Dawno mnie tu nie było, ale czas parę rzeczy zaktualizować. O czym będzie w najbliższych odcinkach? O tym za chwilę. Zapraszam. Bo drugu miły, smucisz się, nie masz forsi, ja jej nie mam też. Co ty za szacunek, dobry skórek, więc do knajpy ze mną śpiesz. Okej, tak jak wspominałem, długo mnie nie było na kanale. Tak na dobrą sprawę, czym się zajmowałem? No głównie ważyłem. Szczerze można powiedzieć, że z zacieraniem ważę stosunkowo krótko, bo ile minął rok może, no teraz już trochę więcej niż rok. W lutym 2023 była pierwsza warka z zacieraniem i od tego czasu do chwili obecnej, myślę, że w momencie, kiedy wychodzi ten odcinek, to jest już 46 warek z zacieraniem. Dlatego właśnie braku doświadczenia już raczej nie możecie mi zarzucić. Jak wiecie, wcześniej było to mnóstwo warek, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset z ekstraktów. W tym momencie, tak jak wspomniałem, od lutego 2023 do momentu, kiedy ten film się ukazuje, najprawdopodobniej jest to 46 warek z zacieraniem. Także czas ważenia, jeżeli chodzi o czas ważenia z zacieraniem, jest nieduży, natomiast ilość warek z zacieraniem uważonych no już jest taka, że to doświadczenie jest nabywane w dość szybkim tempie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale co za tym idzie, czas pewne rzeczy zaktualizować film o dezynfekcji. W zasadzie nie będę nagrywał całego filmu od początku, bo to nie ma sensu, ale opowiem Wam o tym, co mnie się przydarzyło, jakie rzeczy zacząłem też stosować, czego wcześniej nigdy nie robiłem i uważałem, że jest to zbędne do czasu. A jak kiedyś już Wam powiedziałem, jeżeli cokolwiek się pojawi takiego, że będę musiał zmienić, zaktualizować, to nagram na ten temat film. Dlatego będzie aktualizacja na pewno do dezynfekcji. Będzie aktualizacja do piwa utlenionego. Jak tego unikać, bo to też do tej pory mi się nie zdarzało i myślałem, że to są bzdury jakieś i mnie to omija. No niestety przytrafiło się i o tym też porozmawiamy w jednym z odcinków najbliższych. Postaram się też zrobić film o moich ulubionych chmielach, jak do tej pory, o tym, jakie wnioski wyciągnąłem z dotychczasowych piw właśnie ważonych z zacieraniem, co warto ważyć, czego nie warto ważyć, dlaczego nie wysyłam piw na konkursy i różne tego typu zapowiedzi. Przez ten czas cały, kiedy właśnie uważyłem te 46 warek, a w zasadzie warek chyba 16 z zacieraniem już tylko w tym roku jest uważonych, no to według mnie to jest już bardzo dużo, bo wystarczy sobie podzielić ilość tygodni, miesięcy, dni i tak dalej i wychodzi, że przynajmniej co dwa tygodnie ta warka wychodzi, jak nie częściej. Częściej nawet chyba. Dobra, no nieistotne. Jest tego w każdym razie dużo. I zdecydowanie doszedłem do wniosku, że wolę ostatnio ważyć to piwo i nabierać doświadczenia, niż o tym gadać, czy je pić. Dlatego mniej filmów będzie na pewno z degustacji, bo te degustacje też wydaje mi się, że Wam niewiele mówią. No bo w zasadzie jakie to ma znaczenie, jakie ja piwo zrobiłem dla Was, skoro fizycznie go nie możecie zdegustować, poczuć i tak dalej. Chociaż tutaj też bym coś pomyślał. Nie wiem, na ile to będzie legalnie w formie prawnej, ale być może wymyśliłbym coś, żeby właśnie dla najbardziej aktywnych widzów, tak, po cenie wysyłki, załóżmy, wysłać jakiś tam pakiet swojego piwa w ramach podarunku, który będzie przykładowo na live otwierany i będziemy mogli sobie wtedy o nim pogadać, żeby nie było tylko wtedy tak, że ja się zachwycam i och, och, jakie dobre piwo zrobiłem, jakie to pyszne, a wy powiecie, no dobra, no ale co my możemy powiedzieć, może nas wkręcać, że to piwo jest pyszne albo że to piwo jest takie, srakie i owakie, tak? Czyli tutaj jeżeli by były degustacje, to raczej bym się skłaniał do tego, żeby były w tej formie, żeby chociaż kilku chętnych moich widzów takie piwo też mogło w czasie takiej degustacji kosztować i uczciwie na żywo, na live napisać, załóżmy, że to czy to im nie pasuje, albo to i to im odpowiada. Wtedy to będzie też jakby większa wiarygodność mojej osoby, tak? No bo
słuchajcie, mogę sobie wlać Coca-Colę tutaj i powiedzieć, ale stouta zrobiłem, no tylko piana słaba. Nie, no to żart, nigdy bym takich jaj nie zrobił. Natomiast no degustacje tylko wtedy mają sens, kiedy ktoś też może tego piwa skosztować i porównać to, o czym ja mówię, do tego, co sam odczuwa organoleptycznie, czy jak to się tam zwie. Natomiast, tak jak mówię, nie mam pewności co do legalności tego procederu, żebym swoim piwem w taki sposób poczęstował widzów. To musiałby się jakiś prawnik wypowiedzieć w komentarzach albo ktoś, kto ma to obcykane. Teoretycznie częstuję swoich widzów, swoich znajomych, nie sprzedaję po koszcie wysyłki, załóżmy to odstępuje. Myślę, że to się i tak opłaca, bo wtedy to by były jakieś pakiety pewnie 6-8 sztuk, żeby nie wysyłać po 2, 3 czy 4, to bez sensu zupełnie. Także to by była taka darowizna ode mnie. Natomiast tak jak mówię, jeszcze się to nie dzieje, nie wiem na ile to jest legalne, będę musiał o tym poczytać. Także tyle tytułem tego odcinka. Mam nadzieję, że będą się pojawiać w miarę regularnie nowe odcinki, natomiast nie chcę obiecywać, że będzie to ich tak dużo, jak swego czasu wlatywało na kanał, że kilka w tygodniu potrafiło wlecieć. No po prostu muszę się poświęcić pracy w firmie swojej, tak na dobrą sprawę, i nie mogę zaniechać ważenia piwa, bo to jest coś, co uwielbiam i przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie muszę jakieś piwo uważyć. Także o sprzęcie, którym teraz dysponuję, też sporo będzie powiedziane, a nadal ważę na kociołkach Klarstein, także do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam, na zdrowie, trzymajcie się i cześć, Jastrząb.